Maciej Słonka, Stowarzyszenie Nasza Świerczyna. Barbara Pawłowska, Stowarzyszenie Green World. Ania Makuchowska, Stowarzyszenie Green World. Dzisiaj spotykacie się, żeby podsumować trochę wasze prace i poplanować na ten rok. Co robicie? Tak, na ten rok mamy zaplanowane dość sporo wydarzeń. Między innymi to będą dwa takie najważniejsze wydarzenia. Kwiat paproci, wybory mis po Jeziorze Drawskiego oraz festiwal z folklorem pod rękę, który odbędzie się w Darskowie 12 sierpnia. Na jakim jesteście etapie przygotowań? Jesteśmy na etapie pozyskiwania funduszy, pozyskiwania sponsorów. Ruszył regulamin z kartami zgłoszeniowymi na różnych stronach, między innymi Lokalny Reporter, DSI, Lokalna Grupa Działania, Złocieniec.pl, jest trochę tego. I można tam pobrać oczywiście karty zgłoszeniowe, zapoznać się z regulaminem. Jeżeli ktoś miałby problem, żeby pobrać to online, zawsze można zgłosić się do promocji w Złocieńcu. Tam będą gotowe kwestionariusze, które można wypełnić. Oraz w LGD, w Lokalnej Grupie Działania Dziewczyny też. Jeżeli ktoś by chciał przesłać skana, złożyć zgłoszenie, potrzebowałby pomocy przy wypełnieniu, także tam dziewczyny też są chętne do współpracy, pomogą, wesprą jak najbardziej. Biegłoroczne wydarzenie w Darskowie przyciągnęło dużo mieszkańców, dużo turystów. Teraz też tak będzie? Tak, planowana jest druga edycja przeglądu folklorystycznego w Darskowie. Ruszy to w kwietniu, natomiast bardziej się skupiamy na dzień dzisiejszy na wyborach mis po Jeziorze Drawskiego Kwiat Paproci. Ruszył już nabór od 1 lutego do 31 marca. Czekamy na zgłoszenia pięknych pań z wdziękiem osobistym, urokiem i tak dalej, i tak dalej. Ale ważna, istotna rzecz to jest to, że mis po Jeziorze Drawskiego, które odbędzie się 24 czerwca. Zwyciężczyni będzie królową Drawy. To taki bonus od was. Dokładnie, dokładnie. To jest pomysł pani dyrektor Złocienieckiego Ośrodka Kultury i myślę, że zachęta dla wszystkich pań, żeby brały udział w dwóch imprezach, dużych imprezach złocienieckich. Czy mi się udało usłyszeć, jesteś pomysłodawcą nazwy tego wydarzenia, tego tytułu. Dlaczego akurat taki? Dlatego, że same wybory odbędą się w Noc Świętojańską. W związku z tym nasuwa się taka myśl, takie pytanie, któż będzie tą najpiękniejszą panią, a w Nocy Świętojańskiej poszukujemy kwiatu paproci. Tak i my podczas tych wyborów będziemy poszukiwać przedstawicielki takiej osoby właśnie, takiego kwiatu paproci po Jeziorze Drawskiego. Współpracujecie jako stowarzyszenia. Jak ważna jest taka współpraca przy organizacji tych oddolnych inicjatyw? Każde stowarzyszenie coś wnosi. Każde stowarzyszenie ma swój potencjał, ma swoich ludzi. Współpraca między stowarzyszeniami na terenie po Jeziorze Drawskiego daje naprawdę dobre efekty. Przykładem jest to, że w poprzednim roku wspólnie organizowaliśmy festiwal folklorystyczny, ale nie tylko. Robimy różnego rodzaju akcje charytatywne, gdzie wzajemnie się wspieramy. To jest tylko i wyłącznie korzyść dla odbiorców, ale także dla stowarzyszeń, dla ich członków. Przykład Świerczyny, przykład Darskowa. Trochę kilometrów was dzieli, ale jednak te działania chyba łączą. No mamy samochody na dzień dzisiejszy. Możemy się przemieszczać, nie jest to problemem. Kontaktujemy się z tym systematycznie. Przede wszystkim współpracujemy na wielu polach. Nie ograniczamy się tylko do jednego działania, ale ta współpraca jest coraz szersza i coraz bardziej ciekawa. Dzisiaj na waszym spotkaniu brakuje dziewczyn, które tańczyły bardzo energetycznie podczas waszych wydarzeń. Tak, tak. Chciałabym tutaj jeszcze dodać taką krótką informację, że również przy współpracy z Perfect Squad dziewczyn dzisiaj nie ma, ale to też są współorganizatorki wydarzenia Kwiata Paproci i mają moc energii i dużo niespodzianek szykują pod kątem tego wydarzenia.